Polska jest krajem bogatym w zasoby surowcowe. Myślę tutaj o zasobach węgla kamiennego, węgla brunatnego, miedzi, ale również metali polimetalicznych, które są istotne również dla Unii Europejskiej. W roku 2011, w grudniu 2011 roku przyjęto koncepcję zagospodarowania przestrzennego kraju 2030. Z tego dokumentu wynikały trzy zadania z zakresu polityki surowcowej. Po pierwsze, wyznaczenie obszarów funkcjonalnych dla złóż strategicznych, sporządzenie listy tych złóż strategicznych dla gospodarki Polski i przyjęcie planów ich eksploatacji. Częściowo pewne prace zostały zrealizowane, ale jesteśmy jeszcze daleko od sfinalizowania tejże polityki, tak istotnej dla naszej gospodarki. Ja przypomnę, że polityka surowcowa jest częścią polityki gospodarczej. 70-80% gospodarki to jest rynek energii. Wobec tego wyznaczenie tych wszystkich elementów, o których mówiłem wcześniej, wynikających z KPZG 2030, jest szalenie istotne dla naszej gospodarki i dla określenia tego, w jakim kierunku będziemy się rozwijali. Jeżeli będziemy wiedzieli, które złoża chronimy, jakie są obszary funkcjonalne, czyli te, które mamy chronić przed zabudową infrastrukturalną, to określi nam pewne możliwości innego działania, innego rozwoju w pewnych częściach kraju. Natomiast dla gospodarki da długofalowe i długoletnie perspektywy korzystania z tego, z tych skarbów, które mamy pod ziemią. Jeżeli uregulujemy to w ten sposób, że mamy jednego właściciela, który gospodaruje w tym zakresie strategii surowcowej, bo do tej pory to było rozbite pomiędzy różne ministerstwa, w tej chwili też jeszcze nie jest to dokładnie sprecyzowane, kto tym zarządza, to będziemy mieli jasność w zakresie działania. To jest podstawa naszego uregulowania tych spraw, które pozwolą nam w perspektywie dla nas i dla przyszłych pokoleń czerpać korzyści z tego potencjału, z tych skarbów, które mamy.